Żywi pracujący w składzie Elżbieta Adamiak, Piotr Bukartyk, Janusz Grzywacz, Jerzy Satanowski, Jan Wołek i Jan Poprawa, czyli ja. Wysłuchało 18 wykonawców uczestniczących w konkursie o nagrodę główną imienia Agnieszki Osieckiej dla najwybitniejszej indywidualności 38 ogólnopolskich spotkań zamkowych i postanowiło, że druga nagroda spotkań zamkowych w wysokości 5000 zł została ufundowana przez prezydenta miasta Olsztyna i jury postanowiło przyznać ją Jakubowi Pawlakowi. Odświętni byli, uroczyści, zbrojni w powagę Bożych sług. Wiedzieli przecież, iż się ziści, co mi potrzebną Bóg. Śpiewali, Panie z nieba stąd, o nieomylny, o Ty, który i zatrąbili w tysiąc trąb i przełomiony powagą chwili, informuję, że pierwszą nagrodę 38 ogólnopolskich spotkań zamkowych w wysokości 6000 zł ufundowaną przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego jury postanowiło przyznać Piotrowi Szałerowi. Czas zatrzyma nas. Zdążysz zapomnieć, gdzie twoja droga, gdzie nasz park. Za lat 20, jak za dni kilka, granice dzielą nas, jak dwa obce kraje. Ty zagubiona w swoich myślach, ja zaduszona zeszłorocznym majem. To tylko sen. Przekroczyć łatwiej jest, niż wrócić, jak sen twój najgorszy, czy złych wieści szkice. Dotknął mnie anioł ten, więc pieśń mu zanucę. Więc pieśń mu zanucę. Piotr Szałer. Brawo! Laureat pierwszej nagrody. Już nieuchronną kolejnością rzeczy czytam informację najważniejszą. Nagrodę główną imienia Agnieszki Osieckiej dla najwybitniejszej indywidualności 38 ogólnopolskich spotkań zamkowych w
śpiewajmy poezję, w wysokości 7 000 zł, ufundowaną przez prezesa Telewizji Polskiej, postanowiono przyznać Dominice Barabas. Nagrodę męczą Jarosław Kowalski. Yes.